Pańska aktywność życiowa, zawodowa, jakakolwiek jest dowodem na to, że Pan wie, że trzeba dbać o ciało i o ducha, a o tego ducha dba Pan w chórze. Jest Pan członkiem tego chóru już 22 lata. Ja jestem ciekawa, jak Pan się czuje po koncercie, jak Pan się czuje po próbie, co Pan czuje? Po koncercie to jest takie odczucie, że się jest artystą. Oczywiście to jest trochę z przesadą, bo to jest tylko chór i w dużym zespole się występuje. To nie powiem tego pańskim kolegom, dobrze? Że to jest tylko chór. Ale są momenty takiej reakcji publiczności, które dają szczególną satysfakcję. Kiedyś byliśmy w Holandii, w Rotterdamie, po takim koncercie w polskim kościele, na którym było około 500 osób. Podeszła pani, która mówi, że jest emerytowanym nauczycielem muzyki i mówi, że warto było żyć dla tego momentu. To musiała być satysfakcja dla Was. W tym momencie poczułem tą szczególną, nawet w tej chwili, jak poczułem wtedy takie ciarki, jak to się mówi, ciary, to wtedy też odczułem taką szczególną satysfakcję i uwierzyłem, że to dobre wykonanie utworu może dawać takie odczucia publiczności. No a dodatkowo Pan ma jeszcze większe zasługi, bo Pan jest autorem nazwy tego chóru i autorem logo i to wygrało w konkursie. No tak się kiedyś zdarzyło, że byliśmy chórem o takiej długiej nazwie, trzeba było nazwę własną jakąś nadać chórowi i również jakiś znak graficzny. Wziąłem udział w takim konkursie w zasadzie wśród członków chóru, ale po tym się dowiedziałem, że podpierali się niektórzy z nich bardzo poważnymi nazwiskami wśród plastyków. Tym bardziej mam satysfakcję, bo jury, które było całkiem niezależne, tam się używało godła, żeby było wszystko anonimowo, no, wybrało moją nazwę. Chór się nazywa Agricola, ponieważ Agricola w zasadzie to jest również znaczenie takie, że coś wzrasta w naturze, no, z ziarenka wyrasta nowa roślina, coś nowego, coś się tworzy. No i też właściciele tego nazwiska na przestrzeni dziejów to byli naprawdę wybitne osoby, prawda? Tak, w historii, tak. Tak się ja w ogóle odnoszę wrażenie, że Pan to jest tak trochę jak król Midas. Co Pan nie dotknie, zamienia się w złoto. Oczywiście mam na myśli tylko tę część, bo czego nie dotknie, to zamienia się w złoto. No, jak golf to wicemistrzostwo Polski w swojej klasie wiekowej. Czasami miewam takie odczucie, no ale znowu sprowadzam się na ziemię, że są dyscypliny, w których jestem kiepski. No i przecież nie można być we wszystkim dobry. Ale myślę, że to jest albo trochę w genach, bo mój ojciec no, generalnie był rolnikiem, ale zajmował się i krawiectwem. Także myślę, że to trochę w genach. Ale jeśli Pan odwrócił się wstecz myślami, to też nie można zapominać o słynnych przodkach, jak trzykrotny premier Polski, prawda? Walery Sławek. Tak, i czasami jak ja patrzę na życiorys Walerego Sławka i jego zachowanie w stosunku na przykład do partnerów politycznych i do marszałka Piłsudskiego, to on był po prostu oddany był sprawie, ale też to ja mam takie podobne zachowania w stosunku do moich przyjaciół. Taka lojalność w zasadzie za wszelką cenę, czasami okupowana nawet potem pretensjami rodziny, że nie można być aż tak lojalny. Ja tutaj przeglądam swoje przygotowane notatki, bo właśnie sobie w związku z tym, co Pan mówi, przeczytałam, nie wierzę w horoskopy, ale miło o tym słyszeć, zwłaszcza jak coś miłego mówią. Osoby urodzone 16 lutego, czyli pański znak zodiaku wodnik, ale właśnie z tego dnia,
Przeczytałam, pan, nie wiem, czy pan kiedyś czytał jakiś swój horoskop, ale... No, zdarzało się, ale... Jest to człowiek miły, uprzejmy, wrażliwy, a jego umysł jest rozwinięty i badawczy. Odznacza się dobrą pamięcią, a dzięki krytycznemu usposobieniu nie podlega złudzeniom i iluzjom, jak ludzie przeciętni. To dobry horoskop, prawda? No czyli tak. Znajomi mają rację. No tak, w zasadzie tak. Skoro mówimy już o tych sukcesach, to jeszcze bardzo chciałam pana prosić o dwa zdania na temat projektu, międzynarodowego projektu Budowanie mostów w muzyce, bo to zaowocowało 3 koncertami na krakowskim Kazimierzu w kościele świętej Katarzyny, chyba jedynym wspaniałym takim miejscu, gdzie można odbierać i nadawać muzykę, która by była o najlepszym brzmieniu no, na skalę światową, tak, ale też 2 były na zachodzie, koncerty Holandia i ten Anglia, ten trzeci się nie odbył, bo to ma trwać w czasie, ale tak. Trzeci, czyli? Czyli ten w Anglii. W Anglii jeszcze, ale w Holandii się odbył i tam była ta pani, która powiedziała, że czeka, że warto było dożyć tego momentu. To nie było związane akurat w tym roku, bo z Holandią mamy takie kontakty przez to, że w chórze mamy kolegę z Holandii, który tu mieszka w Polsce od dłuższego czasu. Jeździmy do Bredy i na uroczystości rocznicy wkroczenia generała Maczka do Holandii i wyzwolenia tych miejsc. Z tymi pobytami się wiążą dosyć ciekawe wydarzenia, bo na przykład swego czasu było tak, że mieszkaliśmy, czasami tam mieszkamy w hotelach, ale czasami mieszkamy u rodzin tych chórzystów. Koledzy tam mieszkali u pewnej rodziny, w której była śpiewająca w tym chórze, ale również pani, która pamiętała te czasy, kiedy Polacy wchodzili, wyzwalali te miejsca. Oni weszli do ogrodu, oni tam ich poczęstowali jakimś alkoholem i ta starsza pani mówi, drugi raz goszczę Polaków w historii tego domu. Pierwszy, jak nas wyzwalali i teraz, kiedy przyjechał do nas ten chór. Kolejny powód do dumy, prawda? Tak. Jeśli pan pozwoli, to chciałam poświęcić kilka minut naszej rozmowy na Muzeum Narodowe. Ponieważ jako filantrop wspiera pan Muzeum Narodowe, ale wzruszające jest to, że no można powiedzieć, że ufundował pan stypendium. W każdym razie opiekuje się pan w sposób wszechstronny najlepszym sportowcem w ramach programu wspierania i edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Czy co roku jest to inna osoba? Nie, to trwało przez kilka lat. No, kiedyś szukałem takiej możliwości, żeby właśnie tą aktywność taką dla kogoś coś zrobić. No i znalazłem przez Ośrodek Pomocy Społecznej chłopca, który świetnie rokował w koszykówce właśnie, więc to tym bardziej mnie motywowało. No i przez kilka lat mu pomagałem po prostu i finansowo, i też no, trochę mentalnie go wspierałem, bo wiem, że to dla sportowca jest bardzo ważne i czasami kariery sportowe się załamują z tego powodu, jeżeli ktoś nie ma tego podparcia takiego. Ma pan kontakt nadal z tym chłopcem? Tak, tak. On już jest dorosły, także no, mam satysfakcję, że komuś tam pomogłem. No, teraz jestem na etapie poszukiwania znowu jakichś możliwości w tej dziedzinie. No i jeszcze Muzeum Narodowe. To się wiąże z tym, że biznesowo jesteśmy lokalizacyjnie w pobliżu Muzeum Narodowego i Domu Mehofera kolei. No i bywamy tam, no i jakoś tak po prostu doszliśmy do wniosku, że warto wspomagać to Muzeum Narodowe i od czasu do czasu to robimy jako firma.